Tutaj razem z nami jest kanonik Ryszard Hajdu, który z tej parafii pochodzi. Już mówiłem o jego tygodniu. Mieszkał w kamienicy na skrzyżowaniu Krakowskiej i Nadbrzeżnej. Teraz nie ma tego zdjęcia w tej kamienicy. Ale właśnie tutaj jest chyba 460 roku, kiedy przyjmował święcenia kapłańskie. W tym roku też powstała parafia. To jest sprawa Tadeusz Kisiński. To był wydelegowany. Na ten obszar oczywiście ta kolejka się może być była nielegalnie. Funkcjonowała, ponieważ Urząd Bezpieczeństwa nie chciał się zgodzić na powstanie nowej parafii, bo nie chciał tutaj mianować za Tadeusza na proboszcza. Stąd też nieoficjalnie był proboszczem parafii. Były te funkcje. No i akurat się złożyło, że ksiądz Ryszard w tym samym roku miał swoje święcenia kapłańskie. I obchodził swoje ucznie, obchodził swój jubileusz, szczególnie Wilkowie, bo był tam wieloletnim proboszczem. Wilków to gdzieś wielu z nas kojarzy z miejscem, z kościołem, w którym była bardzo czczona Matka Boża w znaku fatimskim. To były te słynne nabożeństwa fatimskie, przyjeżdżał przed profesor Józef Swastek z Wrocławia. Tam właśnie ksiądz Ryszard ten kult Matki Bożej Fatimskiej bardzo propagował, bardzo czcił i czci Maryję. Miał szczególne znaczenie ofiary fatimskiej. Dzisiaj jest w naszym kościele, wraca do źródeł, wraca do miejsca, skąd wyszedł. Dzisiaj chcę w kościele Panu Bogu podziękować za swoje kapłaństwo, ale też myślę, że chcę podziękować też Panu Bogu za ludzi, których spotkał w swoim życiu, za swoich rodziców, swoje rodzeństwo, swoich bliskich, przyjaciół, którzy go otaczali w swoich parafiach. Może wielu z nas także jeszcze pamięta księdza Ryszarda pięknego i młodego, teraz został piękny, ale właśnie dlatego dzisiaj chcemy to Panu Bogu dziękuję złożyć. Razem z księdzem kanonikiem Ryszardem jeszcze jest z nami ksiądz rektor, we Wrocławiu ksiądz Kasper Raski, ksiądz rektor wygłosił kazanie okolicznościowe. Oczywiście jest z nami ksiądz profesor Bogusław Drożdż, od jutra proboszcz parafii Matki Bożej w Królowej Polski. Też to osoba, człowiek orkiestra. Miał wiele funkcji, i też i dalej może ważne w naszej decyzji. Też się cieszymy, że też razem chcę Panu Bogu zaciągnąć łaski, jakie mi udzielił.
życiu kapłańskim. Ale i przeproszenie Pana Jezusa za wszystkie zmiewania, za wszystkie niedociągnięcia, za wszystkie winy, za wszystkie grzechy. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie, z czystym sercem złożyć Bogu tę przemęświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu wszelką serce i Pan bracia i siostry, że Pan zgrzeszyła. Myśl o Bogu, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przez to błagam najświętszą Panią i zawsze dziewicę. Wszystkich aniołów i świętych i Was. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Wyspy, posłuchajcie mnie. Ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta. W cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną.
utaił mnie w swoim pouczaniu i rzekł mi: Tyś sługą moim, w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda Boga mego. Sławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie kształtował do urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. I rzekł mi: To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla Boga, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto słowo Boże. Bracia, synowie narodu Abrahama i ci spośród was,
została przekazana do Boga w tym wyzwaniu. Oto Słowo Boże. Byliście ze świata. On w was, wy w nim. Wybrałem was. Teraz będąc ze świata, już nie macie go w sobie, choć jesteście w nim. Ja jestem do was. Świat to poznaje i was się wyrzeka, lecz w nim trwacie tam trzeba. Tam was posyła. Ze Słowem do świata, by zaszczepić w nim to, co żyje w nas. Wybór. To pierwszy z akcentów naszej dzisiejszej refleksji. Cała liturgia słowa dzisiaj mówi o wyborze. Liturgia ukazuje nam Jan, który został wybrany przez Boga i posłany, aby przygotować ale na ten wybór należy spojrzeć szczerze. Każdego z nas. Znając, Bóg wybiera. To każdego z nas można by odnieść werset psalmu i duszę moją znasz do głębi, nie tajna ci moja istota. Kiedy w ukryciu nabierałem kształtów utkany wewnętrznie.
Ponieważ każdy z nas, będąc wybranym przez Boga, otrzymuje najważniejsze powołanie. Powołanie do świętości. To pierwsze, podstawowe i nie ma od niego ważniejszego. Tę swoją drogę do świętości możemy realizować w różny sposób. I przed każdym z nas Pan roztacza jakąś propozycję. Jest to stan, który wybieramy. Jest to podejmowanie codziennych obowiązków zgodnie z tym stanem, ale reprezentując Chrystusa, stawać się doń podobnym. I przed każdym z nas Pan ten wybór roztacza, On wybierając nas najpierw, ale pozostawiając nam wolność w odpowiedzi na tę propozycję. Wśród tych wielu propozycji pojawia się też ta, której Jubileusz w sposób szczególny dzisiaj obchodzimy. To przyjęcie sakramentalnego kapłaństwa, aby stając się podobnym do Chrystusa, samemu dążąc do świętości, do niej także innych prowadzić. Jakkolwiek Pan Bóg nas wybiera, to odpowiedź na ten wybór pozostawia naszej wolności. Próba zgłębienia tajemnicy. Nie próbuj. Jeśli w pierwej zawracać biegu, że nigdy nie próbował bezskutecznie. Zrozumieć nie próbuj. Nie wnikaj, jeżeli urzędnie przekraczać siebie, nigdy nie musiałeś dogłębnie. Zbyt głęboko nie wnikaj. Nie myśl, gdy wcześniej bezładzie myśli siebie, szukając nigdy nie ginąć. Za wiele nie myśl. Raczej uwierz, na Bóg rozumie, wnikając w myśl przez Tworza bezkresną, nie przekreślając, a przyjmując tajemnicę wyboru, wielką tajemnicę wyboru. Jeżeli przypomnimy sobie historię Samuela, to zanim właściwie odczytał głos wołającego Boga, mylił ten głos z głosem tych, którzy mu towarzyszyli. W sercu każdego z nas Pan Bóg przemawia, budzi wewnętrzny niepokój, w jaki sposób próbuje natknąć. I każdy z nas w swojej wolności próbuje ten głos odczytać. Nie inaczej jest także u tych, którzy odczytują w swoim sercu wołanie Boże, mówić za mną. Bądź tym, który będzie innych prowadził do mnie. O czcigodnym księdzu kanoniku, który obchodzi dzisiaj jubileusz, wiemy na pewno, że ten głos odczytał i zrealizował później, bo poszedł do seminarium w wieku 28 lat. Różne są drogi Pana i czasami trudno jest odczytać jego głos. Ale każdy z nas, odczytując powołanie do świętości, podobnie jak Samuel, powinien odpowiedzieć Panu Bogu: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Każdy, kto słyszy w swoim sercu powołanie do realizowania świętości, wybiera sposób. I wśród tych sposobów, jak sobie powiedzieliśmy, jest także droga Chrystusowego. Służba obecnie. To trzeci z akcentów naszego rozważania. Jeszcze brzmi w uszach mych śmiech chrzczonego dziecka. Ten wylany życia dar, który je rozświetla, a tu trzeba mi dalej iść. Ciało zwrócić ziemi, wyjść naprzeciw, prochem skryć żal za łzami. Potem przed ołtarzem stanąć raz, zapaść serca bycia. Młodej parze łaskę dać, co złączy ich życia. Zaraz chwytam dłonią ojciec święty, który tam oddaje, gdy powieki świat zasłonią, życia blask zapali. Być wszystkim innych życiem, jednym wśród wielości. Dar czynione swoim życiem świadczyć o miłości.
Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby obecnie się Chrystusa. Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi imię moje, tam ja jestem pośród. I to pierwszy być może najprostszy ze sposobów uobecniania naszego Zbawiciela. Niemniej on sam obiecał nam, że pozostanie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I pozostanie u siebie w tajemnicy Eucharystii. W niej uobecnia się jako żywy i prawdziwy i to dla nim ustanawia tych, którzy mają Eucharystię sprawować. Tak to wymyślił Chrystus. Zatem ci, którzy odpowiadają na Jego powołanie i wybierają drogę kapłaństwa, są sługami Eucharystii. Tymi, którzy szanując sakramentami Chrystusa, w sposób szczególny sprawując Eucharystię, obecniają jako żywego. To wielka tajemnica, ale tajemnica, której możemy żywo doświadczyć. Szczególnie tutaj, w tym miejscu, kiedy tajemnica ciała Chrystusa zostaje w sposób szczególny i specyficzny ukazana wiernym. Święty Piotr powie kiedyś Chrystusowi: Panie, pójdę za Tobą, nawet życie oddam za Ciebie. Jezus tak chwilę zastanowił się, Piotrze, czy ty wiesz, co ty do mnie mówisz? I każdy z nas, odpowiadając na wezwanie Chrystusa, nie jest do końca świadomy służby, jaka przed nim staje. Tych, którzy zakładają rodzinę, jak wygląda zrodzenie i wychowanie dzieci. Tych, którzy podejmują różne posługi zawodowe, świadcząc miłość bliźniego, w jaki sposób będzie to wyglądać w życiu. Wreszcie my, którzy decydujemy się na drogę kapłaństwa, nigdy nie jesteśmy w jej początku do końca świadomi, jak wielka to służba. Ta Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Pan Bóg zechciał zostać z nami, a jednocześnie pozostawia nam tych, którzy Jego na nim obecnią. Ta Eucharystia jednocześnie jest wskazaniem, jakże wielka to tajemnica, a jednocześnie naśladowanie Chrystusa jak wielkim wezwaniem jest do tego, by być sługą nad to sługą. Świadectwo miłości. To ostatni z akcentów naszego rozważania. Miałem być wszystkim dla wszystkich. By w tym zagmatwanym świecie, tym, który mnie zrodził, odnaleźć i przywrócić przynajmniej niektórych. I chciałbym być wszystkim dla wszystkich, usilnie szukając w zagmatwanym świecie tym, który mnie otacza, by przyprowadzić przynajmniej niektórych. Nie zdołałem być wszystkim dla wszystkich. Nieraz tracąc siebie w zagmatwanym świecie, tym, który często zatraca, odnajdując tych, co wyciągnę w ręce. Chrystus, który zostaje wśród swoich wiernych, uczy ich, że ich życie ma być poświęcenie. Każdego z nas bez wyjątku Chrystus uczy, że mamy umierać dla siebie i żyć dla innych. Sam to zrobił i zaprosił nas do tego, byśmy go naśladowali. Każdy uczeń Chrystusa, każdy chrześcijanin, który odczytuje swoje powołanie do świętości, winien także, naśladując Chrystusa, uczyć się oddawania życia. Jezus dzisiaj od nas, tutaj mieszkających, nie wymaga ofiary, która będzie bohaterską śmiercią. Ale zaprasza każdego z nas do tego, aby umierać na co dzień dla siebie, by żyć dla innych. Rodzice, rezygnując z siebie, żyją dla dzieci. Ci, którzy podejmują służbę na rzecz drugiego człowieka, rezygnują z siebie, by być dla drugiego. Podobny wymiar służebny ma kapłaństwo, które jest poświęcone.
wybór tajemniczy, służący uobecnianiu, by dawać świadectwo miłości. Dzisiaj w sposób szczególny skupiamy się wokół księdza, który 50 lat temu w tej świątyni przyjął sakrament dla Państwa. I osobiście o tym księdzu mogę zaświadczyć, że był tym, który wskazywał sobą Jezusa, który dobrze odczytał wybór, który zbytnio nie zgłębiał tajemnicy, który podejmował codzienną siłą służbę, aby zaświadczyć o miłości. I który, tak myślę, nie chciałby, aby mówić tutaj o nim, ale żeby przez niego mówić o tym, który go powołał, o Jezusie Chrystusie. Jemu niech będą dzięki za każdy dzień życia księdza Ryszarda. Jemu niech będą dzięki za każde poszczególne dziecko, błogosławione małżeństwo. Nadto powiem to z pełnym przekonaniem. Za wszystkich tych, którym pomógł odczytać powołanie do życia zakonnego, do kapłaństwa. Wreszcie za wszystkich tych, którym pomógł odnaleźć drogę do Jezusa. To wielkie dzieło. I za to Bogu niech będą ci. Pozwól mi wniknąć w tę rzeczywistość, którą co dnia przede mną rozpaczasz. Pozwól zrozumieć wszystkie te słowa, które sobą we mnie otwierasz. Odkryj przede mną mnie tajemnicy, bym w Tobie swoje źródło odnalazł. Amen. Zapraszam. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za księdza kanonika Ryszarda, który przeżywa swój jubileusz Kilka Państwa, aby Pan Bóg otaczał go swoją opieką i obdarzał potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Jana Karola z okazji imienin. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w sposób szczególny z tej wspólnoty parafialnej, aby nie zabrakło głosicieli dobrej nowiny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych naszych rodzin, zmarłych z rodziny księdza Ryszarda, a w sposób szczególny za polecany tutaj Eucharystii Jana oraz zmarłych z rodziny Lutowskich. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej świętej liturgii, abyśmy swoim życiem oddawali chwałę Bogu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty powołujesz ludzi do zadań w swoim królestwie, pokazując przez to swoje wielkie miłosierdzie. Wysłuchaj naszych ludzi, które wsparcie orędownictwem świętego Jana Chrzciciela zanieśliśmy do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Thank you.
Ciebie wychwalamy, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, największego między narodzonymi z niewiasty, jaką wybrałeś uświęcając. Uświęciłeś, aby przygotował drogę Chrystusowi. On jeszcze w łonie Matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, a Jego narodzenie wielu napełniło radością. Jako jedyny z prorokom wskazał baranka, który kładzie grzechy świata. Jan ościł w Jordanie o Jego Syna, który chrzest ustanawiają w tak wodzie mocy uświęcenia. Aż w końcu Jan świadczył światłości, a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości.
Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodnicą Przewodnicą Marią, ze świętym Józefem i Okrywieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem, świętym Jackiem, naszymi patronami chrztu i wierzchowania i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku zgodowali się do Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Oto Baranek Boży, który kładzie grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczczę. Panie, nie jestem Boże, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Thank you.
Pieskiego baranka prosimy Cię, Boże, aby Kościół czerpiąc dar z narodu świętego Jana Chrzciciela ustał w pracę swojego urodzenia w Chrystusie, którego przyjście Jan zapowiada przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bardzo parafialne, w szczycie parafii kroczy się dalej. Przypomnijmy, że w piątek oczywiście wieczorem zapraszamy na Państwo pokutne oraz całodobną adorację w Udziału Sakramentu. Zachęcam bardzo do wzięcia udziału w tych praktykach pomocnościowych. W sobotę Igrzyska Rzeszowa, jeszcze jest kilka innych miejsc, zapraszamy. To jest wyjątkowo Igrzyska. Zawsze modlimy się. Chyba przypadki Bożej łaskawy, ale to jest tam spotkanie takiej wygadziny lasu za ścinami. Dlatego zachęcamy też do wzięcia udziału. Wyjazd w sobotę o 9:00 koszt 20 zł. Zapisy zakrystyczne, nie wiem, zapraszam. Jutro zmiany personalne naszej diecezji. Z naszej parafii przychodzi ksiądz dodatkowy, ksiądz Paweł Adres. Przywitamy go oficjalnie w przyszłą niedzielę o godzinie 12:00. Piątek przypada z południa świętego apostoła Piotra i Pawła w Krakowie od 12:00 w sumotę pustowa. 2 lipca będziemy się odbywali w naszej parafii ważne wydarzenie. Dobrą rocznicę zadania do publicznego kultu przy Perlicy Ciała Maleńskiego. Z powodu ważności wydarzenia ten dzień będzie także dniem dziękczynienia za 50 lat istnienia naszej parafii. Dziękuję Ci jako bardzo ważny początek naszego świętowania. Serdecznie naszej parafii zapraszamy do wspólnej modlitwy, wspólnego dziękczynienia. Czym jest parafia? Parafia to Ty. Ty, który tworzy tej parafii. To nie są budynki, to nie są struktury, miejscownicy, ale to jest człowiek, który współtworzy swoją parafiamy, dlatego to jest dziękczynienie za Ciebie. Za Twój skład w tej parafii, za Twoją modlitwę, Twoje budowanie Twojego chrześcijaństwa. Dlatego zapraszam serdecznie wszystkich, aby podziękować za Ciebie na zawsze. Za to, że tę wspólnotę parafialną tworzyła, także za ludzi, którzy odeszli, którzy duchami, którzy tutaj włożyli wiele serca, tworzyli tej parafii, to Ciński bardzo wiele często powtarza, że kiedy tworzyła się tej parafia, był ogromny entuzjazm parafia, tworzyli nowej parafii. Ogromnie jest. Wielu ludzi, można nawet po tej rodzinie, można nawet może jeszcze osoby pośród tego naszego grona, które pamiętają, że tak samo połączyły wielkie dzieło budowy zbudowane. Dlatego jest Pana Boga do tego głowa. I też jest około siłowni, szczególnie tych, którzy już do Pana Boga odeszli są po drugiej stronie. Naszej jednostki dziewczyny będzie towarzyszył, będzie przewodniczył biskup Marek Mędryk. Księże kanoniku, może proszę lepiej usiąść, bo tak, żeby nie da się zrobić. Bardzo się cieszę, że mogę w imieniu nas wszystkich też wyrazić ogromną wdzięczność Panu Bogu za swoje kapłaństwo, za swoją posługę. Pamiętam się z tej wielkiej miłości do Matki Bożej Matki, z tego takiego wielkiego zaangażowania w budowaniu tego sanktuarium w Wilkowie. Właściwie to jest jakieś jakieś najbardziej zmarzyło. To i to Państwo w Wilkowie, ale tam powiedziałeś na początku, byłeś w wielu różnych placówkach. 50 lat minęło. Miejsca na świecie nie było, bo rodziło się rok później. A Ty już byłeś księdzem. Już byłeś w Synu Bożym. Chciałbym, żeby może być dużym, żeby to jest nasz początek bardzo mocno. Ksiądz rektor, który jest bardzo wdzięczny za wygłoszone słowo. Czego życzymy? Jeszcze mamy wiele do zrobienia. Jeszcze trzeba wiele spraw i intencji omówić. Jeszcze jest wiele Panu Bogu przedstawiać, dlatego wierzę kanoniku, robimy co możemy. Masz teraz trochę więcej czasu, bo jest to dużo emerytów, czasu na modlitwę, na medytację, dlatego bardzo prosimy, abyś się modlił za nas i mam prośbę szczególną, ponieważ tutaj się świętujesz w tym kościele, dlatego bardzo Cię proszę, żebyś pamiętał, aby modlić się o nam powołanie, bo się trochę nad naszą parafią nie modlę, chyba zamknęło. Bo od 15 lat nie mamy powołać kapłańskich zakonów. To jest tutaj podwyższenie, że na świętego co roku ktoś wychodzi. Proszę bardzo, że to zebra.
zobowiązuje Cię, żebyś wyproszał tutaj powołanie do Pańskiej zakonu. Powołanie do tego są, tylko że widocznie się jeszcze młodzi ludzie przyczajają, nie są pewni odpowiedzi. Stąd też bardzo Cię prosimy, żebyś modlił się, żebyś tutaj stawiał sobie też następny, ponieważ jesteś krajanem, mieszkańcy tej parafii, stąd pochodzisz. Dlatego tym bardziej jakoś tak kładę się na serce, żebyś te powołanie pomodlił, żeby to w końcu ruszyło. Mam obowiązek stawiać tutaj artystyczne, no ale jeszcze widzę, że jeszcze nie dopinęło, bo mam nadzieję, że już będzie na pewno lepiej, a już na pewno nie będzie gorzej. Bardzo proszę przyjąć od nas taki, no powiem tak, zabezpieczam się z tobą deset. Zawsze może, także księżę kanoniku tutaj od nas wszystkich, proszę przyjąć te drobnostki. Może kochani zagrażać. W Wilkowie przyjechał autobusem i
wziął ze sobą 35 chlebów. Prezent wielki, serdecznie dziękuję księdzu. Moi drodzy, mógł zapłać za przybycie, jak tutaj widzę, i moja siostra Sasza, nie widzę ją w tej chwili może, jest, moja siostra Sasza, która z trudem, blisko tutaj, przy kościele mieszka, ale jako nauczycielka, jako katechetka, długoletnia, która pierwsza w Legnicy, jeszcze był Wrocław, jak licencja wrocławska otrzymała od arcybiskupa rok przed śmiercią kardynała Kominka medal za kanonizację. 18 lat była później, gdy skończyła swoją dydaktykę jako nauczycielka, była katechetką. Cieszę się bardzo, że są siostrzeńcy z rodzinami. Drugą siostrę również tam, jeżeli jest parafian z Wilkowa. Widzę tutaj, są wszyscy, moi drodzy, ze względu na to, a serdecznie proszę, do centrum Jana Pawła II, to jest przy kościele Królowej Polski, tutaj w Legnicy, ulica kardynała Wyszyńskiego 1. Serdecznie proszę na posiłek i tam sobie porozmawiamy. Wszystkich z ulicy Wojnowskiej, z ulicy Malorowskiego, moich sąsiadów, od Królowej Polski, z parafii świętego Jacka, nawet świętego Jana, są z Nowego Kościoła, z Wilkowa. Wszystkich zapraszam na biesiadowanie. Przy wyjściu z kościoła, tutaj świętego Jacka, będą rozdawane pamiątkowe jubiluszowe obrazy. Panie Boże, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. Przyjmijmy Boże błogosławienie. Pan z Wami, wszechmogący Ojciec i Syn, i Duch Święty.